Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego druku, druk 1158. Ustalenie sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dworze prawne. Nie wiem, czy ja bym to właśnie do studenta wyznała uznanie za takie. Dobrze, Szanowni Państwo, bardzo proszę, Pan referuje, Pan Henryk Kurtyz, bardzo proszę. Bardzo prosimy o... Spokojnie, proszę Państwa. Słuchamy do 1158. Szanowni Państwo, ja to krótko będę. Nie, krótko powiem. Nie, ja bym się przeszkadzał, to nie potrzeba przyjęcia również tej uchwały, ponieważ dotyczy ona 80% mieszkańców, więc wnoszę do wszystkich radnych o to, żeby pozytywnie zaopiniować tą uchwałę. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Wojciech Wojtowicz. Nie, nie, bo przecież kontroluję. Jeszcze. Nie mam. Czyli nie ma. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w naszej sprawie? Nie ma. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i wprowadza termin autopoprawy na 7 marca. Godzina 15, termin zgłaszania poprawek na dzień 12 marca.